Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pan Dariusz Pawlak. Niech będzie pochwalony Jezus Na Chrystus. wieki wieków, amen. Witam Państwa serdecznie, witam Cię, Stasiu. Witam. Zaprosiłem Pana jako teologa w związku z tym, że ostatnio jakoś napływają z różnych stron do mnie pytania o księdza Dominika Chmielewskiego i o Marcina Zielińskiego. Nagle nawet była taka propozycja, niech pan przyjedzie na jakieś tam spotkanie wojowników Maryi, tam będzie i ksiądz Dominik Chmielewski i Marcin Zieliński. Ja się zdziwiłem, no, zacząłem szukać w internecie, wpisując ksiądz Dominik Chmielewski, Marcin Zieliński. Przy okazji mi powyskakiwało dużo różnych innych ciekawostek, jeżeli takie można nazwać. No ale w każdym razie okazało się, że dobrych parę lat temu, już to znaczy chyba w 2019 roku, ksiądz Dominik Chmielewski odwiedził wspólnotę Marcina Zielińskiego, wygłosił dla niej jakieś nauki i przed tymi naukami ukląkł i Marcin Zieliński nałożył na niego ręce i modlił się nad nim. I później pojawiło się takie oświadczenie, że to nie. Znaczy, oświadczenie ma takie punkty. Po pierwsze, ksiądz Dominik bardzo często klęka w pokorze przed całym Kościołem, prosząc o modlitwę do Ducha Świętego dla jego posługi rekolekcyjnej. Po drugie, Marcin położył zwyczajnie rękę na ramieniu, a nie na głowie księdza Dominika i zwyczajnie modlił się o dary Ducha Świętego na głoszenie o Matce Bożej do jego wspólnoty. Ksiądz Dominik uspokoił, że zawsze, kiedy ktoś modli, bo to jest oświadczenie wojowników Maryi, ksiądz Dominik uspokoił, że zawsze, kiedy ktoś modli się nad nim wstawienniczo, nawet jeśli jest to kapłan, to okrywa się krwią Jezusa i ukrywa w sercu Maryi pod jej płaszczem i prosi o ochronę świętego Michała Archanioła i swoich patronów. Ksiądz Dominik zawsze głosząc rekolekcję i podczas posługi kapłańskiej jest w stanie łaski uświęcającej, więc prosi o to, żeby nie demonizować rzeczywistości duchowej, bo jeśli człowiek wolnej woli nie otwiera się na działanie diabła czy jakichś podejrzanych inicjacji duchowych, chroniąc się we krwi Jezusa i w sercu Maryi, nic złego nie może mu się stać. Po trzecie, ksiądz Dominik przyjechał do wspólnoty Głos Pana na zaproszenie Marcina Zielińskiego, by wygłosić konferencję na temat Matki Bożej, a jak wiadomo, wszystkim ksiądz Dominik pojedzie głosić o Maryi wszędzie, gdzie tylko będą chcieli go słuchać, a w tej sytuacji taka była potrzeba we wspólnocie Marcina. Dowiedzieliśmy się, że owocem przyjazdu księdza Dominika do wspólnoty Głos Pana było bardzo otwarte u wielu osób przyjęcie nauczania o Matce Bożej, przyjęcie Maryi do życia duchowego wspólnoty i wielu jej członków. Dlatego ksiądz Dominik prosi, żeby przestać szukać diabła tam, gdzie go nie ma, a my, wojownicy Maryi, prosimy, żeby nie zniesławiać dobrego imienia księdza Dominika bez uprzedniego zbadania sprawy i jeszcze bardziej wsłuchać się w jego nauczanie o Matce Bożej. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i teraz ja po obejrzeniu tego filmiku, na którym widać klęczącego księdza Chmielowskiego i Marcina Zielińskiego, który się nad nim modli, plus, no to stwierdziłem, że to jest raczej perspektywa demonów niż aniołów, i to oświadczenie mnie w żaden sposób nie przekonało, także tylko w oparciu o to, bo kiedyś zamierzaliśmy analizować te odrzucane przez biskupów niektórych tezy księdza Chmielowskiego. Jakoś nam się nie udało. Także można powiedzieć, że w tej dziedzinie no, nie jestem przygotowany, nie pamiętam, ale wystarczy to, co powiedziałem dla mnie, żeby absolutnie nie jeździć nigdzie tam, gdzie jest ksiądz Chmielewski, a tym bardziej Marcin Zieliński. A ty jakbyś to skomentował? Znam tą
nazwijmy to katechezę księdza Chmielewskiego dotyczącą Matki Boskiej. Tam zresztą ksiądz wyraźnie powiedział, że tam, gdzie może głosić o Matce Boskiej, tam od razu jedzie i to robi. Tylko problem polega na takiej ciekawej rzeczy. Już nie, na razie nie będę wchodził jeszcze a propos pana Marcina Zielińskiego w sprawę. Natomiast uderzająca jest jedna bardzo ciekawa, bardzo ważna rzecz. Otóż nie pamiętasz tą katechezę, ja zwróciłem na to bardzo mocną uwagę, bo wydawało mi się, że właśnie ksiądz Mielewski bardzo dobrze zaczął, bo powiedział tak wtedy, że nie możemy skupiać się na uczuciach, na doznaniach, na emocjach, ponieważ to prowadzi do fałszywego obrazu Pana Boga. Ten element uczuciowy i tak dalej, on jest bardzo, bardzo niebezpieczny przy obrazie Pana Boga. Musimy się odnosić do prawdziwego Pana Boga, a nie do naszych uczuć, nie do naszych emocji i tak dalej, i tak dalej. I teraz, proszę Państwa, to jest niezwykłe. Dlatego, że ksiądz Mielewski to mówi, a potem całe jego kazanie jest jednym wielkim pompowaniem emocji. I to jest mój zarzut w stosunku do w ogóle wszystkich modernistów, że moderniści nie słyszą tego, co mówią najpierw, albo w ogóle nie słyszą tego, co mówią, nie widzą tego, co mówią, co innego mówią, a co innego robią. I teraz, proszę Państwa, to jest taki naprawdę bardzo ciekawy klucz do każdego modernisty. Gdybyśmy mieli więcej czasu, to bym Państwu pokazał na przykładach innych, jak to wygląda rzeczywiście. No, to po prostu jest niezwykłe. I teraz cały ten problem, proszę Państwa, związany z tym ruchem pentakostalnym, którego reprezentantem jest u nas takim dość głębokim pan Zieliński, no to jest, proszę Państwa, przedziwna sprawa, dlatego że po pierwsze, ten element, proszę Państwa, jest ciekawy z pewnego punktu widzenia takiego, że jak chcemy iść za Chrystusem, tak do końca chcemy iść za Chrystusem, to zostawiamy wszystko i idziemy za Chrystusem. Tak jak robi to na przykład ksiądz. Zostawia rodzinę, zostawia, można powiedzieć, tą sferę profanum i idzie za Chrystusem. Tutaj mamy sytuację taką, że nikt tego nie robi. Oni pozostają w swoim, że tak powiem, w swoim życiu, w swoim tym. Natomiast od czasu do czasu powołują się na Ducha Świętego, robią różnego rodzaju zloty i tam następuje według nich wylanie Ducha Świętego. Tam następuje ten element związany z tym, że Duch Święty przychodzi. Mówią oczywiście językami, mają jakieś dary proroctwa. No i oczywiście chodzi o uzdrawianie. I oczywiście ten ruch wynika z tej Toronto Blessing. To jest bardzo, bardzo ten element, bardzo ważny, trzeba to podkreślić, tak? I naprawdę dla mnie zastanawiające jest, jak ksiądz katolicki w sutannie może rzeczywiście poddawać się pod tego typu aktywności, gdzie naprawdę my nie wiemy, czy tam rzeczywiście przychodzi Duch Święty. Najprawdopodobniej nie przychodzi Duch Święty, nie mamy do czynienia z Duchem Świętym, bo Duch Święty przychodzi, wiemy na pewno. Myślisz, że tylko prawdopodobnie? No nie, ja tak mówię już w tej chwili, powiedzmy sobie, żeby ostrożnie i delikatnie, bo nie bardzo chcę tutaj, że tak powiem, pokazać prawdziwe oblicze tego, co myślę na ten temat. Natomiast chcę zrobić to tak właśnie bardzo delikatnie. I tutaj, proszę Państwa, to jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Ja widziałem inne zdjęcie również, gdzie arcybiskup Ryś, tak, również klęczy i modli się nad nim pan Marcin Zieliński. To jest po prostu coś niezwykłego. Ja zwykle jestem przyzwyczajony do tego, że to kapłani błogosławią, to kapłani modlą się, kapłani udzielają wszelkiego rodzaju, stanowią pośrednictwo pomiędzy łaską Jezusa Chrystusa a nami. I tutaj ten element, proszę Państwa, no jest po prostu kompletnie dla mnie niezrozumiały. Jeżeli właśnie, no, trzeba by powiedzieć tak, bo Państwo wiem, że bardzo mocno odnosicie się również do tych spraw związanych ze spotkaniami tymi pentakostalnymi, to chciałbym Państwa, no może tutaj powiedzieć, ja nie sprawdzałem tego, od razu powiem, natomiast jest na YouTubie film, jeżeli Państwo
stukacie Małgorzata Nadzieja. Jest taki film, kiedy Małgorzata Nadzieja daje świadectwo z własnego życia. I co mówi w tym filmie? Mówi tak, że była świadkiem chrztu Marcina Zielińskiego w kościele protestanckim. W zborze protestanckim, tak. Była wtedy bardzo mocno za nim i w ogóle no, była egzaltowana, można powiedzieć, w stosunku do tej osoby. Ale powiedziała coś jeszcze bardzo ważnego. Mianowicie, że oprócz tego chrztu, on niejako, nie wiem czy nazwać to można ślubem czy nie, w każdym razie jakimś przyrzeczeniem, że od tej pory będzie wyciągał ludzi z kościoła katolickiego. Ona to mówi jako już nawrócona katoliczka, nawróciła się po jakimś czasie, nie pamiętam po jakim czasie, ale pamiętam, że mówiła bardzo wyraźnie, że 2 lata trwały nad nią egzorcyzmy. 2 lata nie mogła się pozbyć demonów. I co stwierdza, że każdy kontakt z panem Marcinem Zielińskim ma wymiar demoniczny. Mało tego, powiedziała, że zna bardzo wiele osób, które są dzisiaj egzorcyzmowane po kontaktach właśnie z panem Marcinem Zielińskim. Ja to mówię, proszę Państwa, znowu nie dlatego, żeby nie wiadomo straszyć i tak dalej, tylko przestrzegam, naprawdę przestrzegam przed tego typu ruchami, przed tego typu zjawiskami, dlatego, że one kompletnie nie mają nic wspólnego z Kościołem katolickim. Pamiętajmy jeszcze jedną rzecz. Bo często odwołują do początkowego życia Kościoła, gdzie Duch Święty rzeczywiście w postaci ognistych języków wstępował, dawał charyzmaty. Tylko proszę zwrócić uwagę na jedną różnicę. Po pierwsze, tam Duch Święty działał tak, jak chciał, czyli wtedy, kiedy On chciał, a dzisiaj to my niejako wymuszamy na Duchu Świętym, żeby przyszedł i nagle robił określone rzeczy, które my chcemy. Czyli na przykład najczęściej jest to modlitwa o uzdrowienie. Ja w ogóle ten program, znaczy ten program, ten moment, kiedy ksiądz Chmielewski tam mówi o Matce Bożej, to tam zresztą jest sporo herezji. Ale odniosłem wrażenie, że to jest po prostu tylko i wyłącznie jakaś zasłona dymna, ponieważ no, oskarża się to, że właśnie Marcin Zieliński idzie w kierunku protestantyzmu i o Matce Bożej w ogóle się nic nie mówi. No to w takim razie trzeba zrobić coś takiego i Dominik Chmielewski jest tutaj bardzo taką figuratywną osobą, która może rzeczywiście o tej Matce Bożej powiedzieć, żeby nie było sytuacji, że się mówi, że u nich nie ma w ogóle rozmowy o Matce Bożej. No i to tak, w takim bardzo telegraficznym skrócie, bo oczywiście to jest temat rzeka i tu należałoby wiele wątków jeszcze innych poruszyć, ale ja naprawdę bardzo Państwa przestrzegam przed tym, że tu mamy rzeczywiście do czynienia z zjawiskami demonicznymi, a nie z Duchem Świętym. I na tym skończymy. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Państwu.